Witam Państwa bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, zanim rozpoczniemy piątą sesję Rady Gminy, chciałbym przeczytać taki króciutki komunikat. W imieniu Rady Gminy chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim mieszkańcom naszej gminy, którzy dostarczyli pomoc dla powodzian. Dziękuję bardzo osobom, które nadzorowały zbiórkę. Sołtysom, panu dyrektorowi GOK oraz ich pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury, paniom Świetlicowym, dziękuję również kierownikowi OPS i jego pracownikom, strażakom z Ochotniczej Straży Pożarnej. Bardzo serdecznie dziękuję również prezesowi Zakładu Usług Publicznych i pracownikom i wszystkim osobom biorących udział w załadunku darów w dniu wczorajszym na tira, który o 5 rano dzisiaj pojechał z darami. Informuję Państwa, iż było tyle darów, że nie jeden, a dwa tiry pojechały z pomocą. Do zbiórki dołączyły się również inne gminy. Jeszcze raz wszystkim bardzo serdecznie dziękuję i o dosłownie dwa słowa proszę pana wójta. Proszę bardzo. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni mieszkańcy, jestem bardzo zbudowany tym wyrazem solidarności z osobami, które ucierpiały w tej powodzi. Bardzo dużo darów zostało przekazanych ze strony mieszkańców. Tak jak pan przewodniczący wspomniał, bardzo wiele osób zaangażowało się w zbiórkę, ale również w przekazanie tych darów. Naprawdę wielki szacunek dla tych wszystkich, którzy się w to dzieło włączyli. Musimy też pamiętać o tym, jak już tu wspólnie z panem przewodniczącym wcześniej mówiliśmy, że łatwiej jest nam dawać niż oczekiwać na tą pomoc. Z tamtej strony naprawdę jest bardzo dużo potrzeb, bardzo dużo osób straciło swój majątek i każdy gest solidarności dla nich jest bardzo ważny. Dlatego ten jeden tir, który już wyjechał, już jest w drodze, drugi czeka w chwili obecnej na ten załadunek. Dorzuciło się do tego wyjazdu również ze swoimi darami sąsiadujące gminy, które przekazywały również swoje dary swoimi środkami transportu, a to, co jeszcze im się nie zmieściło, żeby się nie zmarnowało, poprosili o możliwość przesłania za pomocą transportu, którym my tutaj organizowaliśmy. Ja ze swojej strony chcę jeszcze bardzo serdecznie podziękować wszystkim przedsiębiorcom i wszystkim firmom, które włączyły się w pomoc taką logistyczną dotyczącą tego transportu. Nie chcę ich tutaj teraz wymieniać, żeby nikogo nie pominąć, ale na pewno stosowne podziękowania na Facebooku i na stronie naszej internetowej zostaną zamieszczone, bo bardzo dużo osób było tutaj w to zaangażowane, żeby to przedsięwzięcie przebiegało sprawnie. Dziękuję. Dziękuję panie wójcie. Otwieram piątą sesję Rady Gminy. Na wstępie przypominam, iż sesja jest utrwalana i transmitowana za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Transmisja obrad jest dostępna w sieci internet, natomiast nagrania z sieci w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy. Uczestnicząc w sesji Rady Gminy wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie i upublicznienie swoich danych osobowych. Witam serdecznie wszystkich radnych, witam pana wójta Rafała Teterkę, zastępcę wójta panią Joannę Lipczyńską, skarbnika gminy panią Mariolę Barna, radcę prawnego panią Irenę Łońską. Witam również zaproszonych gości, nowo wybranego prezesa Zakładu Usług Publicznych panią Ewelinę Kochanowską, dyrektora Banku Spółdzielczego w Główczycach panią Katarzynę Zielińską. Witam również kierowników jednostek organizacyjnych oraz sołtysów. Również witam wszystkich przybyłych na dzisiejszą sesję i oglądających transmisję. Proszę radnych o potwierdzenie obecności poprzez naciśnięcie przycisku. Stwierdzam prawomocność obrad, gdyż na 15-osobowy skład Rady w sesji uczestniczy 13 radnych. Otwieram punkt pierwszy, podpunkt B, zatwierdzenie porządku obrad. I o przedstawienie porządku obrad proszę swoją zastępczynię. Punkt pierwszy, sprawy regulaminowe. Podpunkt A, otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Podpunkt B, zatwierdzenie porządku obrad. Podpunkt C, przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Drugi, wydanie zaświadczeń o wyborze nowo wybranym sołtysom. Trzeci punkt,
Informacja o działalności wójta gminy w okresie międzysesyjnym. Czwarty. Informacja o wyniku finansowym i działalności ZUP w Główczycach za 2023 rok. Piąty. Informacja dotycząca realizacji inwestycji na terenie gminy. Szósty. Informacja dotycząca transportu publicznego. Siódmy. Podjęcie uchwał. Podpunkt pierwszy. W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Żoruchowo. Podpunkt drugi. W sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie gminy Główczyce do realizacji projektu partnerskiego. Podpunkt trzeci. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok. Podpunkt czwarty. W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Punkt ósmy. Informacja dotycząca interpelacji i zapytań. Dziewiąty. Informacje, wnioski i oświadczenia. Podpunkt dziesiąty. Zamknięcie sesji Rady Gminy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, Pan Wójt wnosi o dodanie do porządku obrad w punkcie siódmym, w podpunkcie trzecim podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi słupskiemu. Czy Państwo radni są za tym, aby ten wniosek przyjąć? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Głosowało 13 radnych, za 13, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Stwierdzam, że wniosek został przyjęty. Otwieram punkt pierwszy, podpunkt C, przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Protokół z poprzedniej sesji jest dostępny w biurze rady. Czy radni mają uwagi do protokołu z poprzedniej sesji? Nie widzę, stwierdzam, że protokół został przyjęty. Otwieram punkt drugi, wydanie zaświadczeń o wyborze nowo wybranych sołtysów. W związku z tym, że jeszcze 4 sołtysów nie odebrało od nas zaświadczeń o wyborze, proszę o wyczytanie i podejście Państwa, o wystąpienie tutaj. Panie Wójcie, proszę bardzo. Jestem sołectwa Drzeżewo, został pan Jarosław Szyposzyński. Bardzo prosimy pana Jarosława o przyjęcie tego zaświadczenia. Wielkie brawa. Niestety pozostałych sołtysów akurat nie mamy tutaj na miejscu. Będziemy na kolejnej sesji wręczać. Ale chcę podkreślić jedno, nawet jeżeli ci sołtysi nie zjawiają się tutaj u nas na sesji, to za każdym razem mają bardzo dobry kontakt, nie tylko telefoniczny, ale też osobisty z urzędem. Teraz odbywają się jeszcze zebrania w ramach Funduszu Sołeckiego. Ci sołtysi już aktywnie działają, a większość z nich jest sołtysami, którzy ma długoletnie doświadczenie. No, jakieś obowiązki musiały powstrzymać ich przed przyjściem na dzisiejszą sesję. Dziękuję. Chciałem tylko jeszcze Państwa poinformować, proszę wybaczyć, że sesja odbywa się w tak małym pomieszczeniu. Niestety musimy się dzielić też z naszymi mieszkańcami. Na dole jest przygotowane, będzie wesele i z tego tytułu musieliśmy się tutaj troszeczkę tak ścieśnić. Zawsze jestem zwolennikiem obrad na dużej sesji, gdzie jest przestronnie, wygodnie, no ale niemniej jednak musimy jakoś współpracować razem. Otwieram punkt trzeci. Porządku obrad, informacja o działalności wójta gminy w okresie międzysesyjnym. Proszę bardzo, panie wójcie. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, informacja o działalności wójta w okresie od 30 sierpnia do dnia 8 września 2024, to ten pierwszy tydzień. W piątek 30 sierpnia miałem przyjemność wzięcia udziału w uroczystości nadania stopni nauczycielskich. Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego otrzymało 4 nauczycieli gminnych placówek oświatowych,
a chwilę później brałem również udział wspólnie z panem przewodniczącym, z zastępczynią, ale również ze swoją zastępczynią i z panią skarbnik w jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego, gdzie 7 par otrzymało medal, który przyznał pan prezydent. Wieczorem miałem przyjemność wzięcia udziału w zebraniu sołeckim w Stowięcinie. To jest sprawa dotycząca funduszu sołeckiego. Następnie w poniedziałek 2 września rozpoczęcie roku szkolnego. Wspólnie z wiceprzewodniczącą Rady Gminy uczestniczyłem w rozpoczęciu roku szkolnego w Stowięcinie i w Pobłociu. Natomiast moja zastępczyni wspólnie z przewodniczącym Rady Gminy w Główczycach i w Żelkowie. Wieczorem zaś spotkanie sołeckie w Wielkiej Wsi, też fundusz sołecki, bo jak wiecie państwo, te zebrania teraz trwały. We wtorek 3 września spotkanie samorządowców z panią wojewodą oraz wiceminister rodziny oraz pracy i polityki społecznej z panią Aleksandrą Gajewską. Było to spotkanie wyjazdowe w Urzędzie Wojewódzkim. Temat to polityka rodzinna, program Aktywny Maluch, Aktywny Rodzic, a moja zastępczyni uczestniczyła w spotkaniu z pomorskim kuratorem oświaty w Wejherowie, a tematem tego spotkania było podsumowanie roku szkolnego 2023-2024 oraz zapoznanie się z organizacją dalszej pracy. Po powrocie miałem przyjemność wziąć udział w zebraniu sołeckim w Cieminie, też sprawa funduszu sołeckiego. W środę 4 września odbyła się narada kierowników jednostek organizacyjnych. Sprawy bieżące omawialiśmy. To przesunięcie nastąpiło ze względu na to, że zawsze mamy we wtorki tę naradę, ale a z racji tego, że oboje byliśmy nieobecni, przesunęliśmy o jeden dzień. W czwartek 5 września spotkanie z panią prezes Zakładu Usług Publicznych, którą państwo poznaliście dzisiaj już też na komisji. Określaliśmy sobie zasady współpracy oraz kanały komunikacji. W piątek 6 września odbyła się narada taka inwestycyjna, objazd inwestycji, które są w realizacji z udziałem kierownika referatu oraz poszczególnych osób nadzorujących pracę tam w terenie. W sobotę 7 września miałem przyjemność reprezentować gminę na dożynkach powiatowych w Swołowie. Dwójka naszych rolników została tam wyróżnionych również. Oraz po południu późnym w dożynkach parafialnych w Cecenowie. Za zaproszenie bardzo serdecznie dziękuję. W niedzielę 8 września odbyły się, jak państwo wiecie, dożynki gminne. Jeszcze raz bardzo dziękuję wszystkim, którzy zaangażowani byli w ich organizację. Frekwencja była bardzo duża, pogoda wyśmienita. Uważam te dożynki za bardzo udane. Od 9 września do 15 września, ten tydzień w poniedziałek, 9 września spotkałem się z panią sołtys Ciemina. Sprawy sołeckie, fundusz sołecki omawialiśmy oraz przewodniczącym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z panem Markiem Krystianczukiem. Chodziło o szkolenie członków komisji. Potem było już zebranie sołeckie w Skórzynie, a później w Podolu, dotyczyło funduszu sołeckiego. We wtorek, jak wspomniałem, sprawy bieżące, narada kierowników referatów. Komisja przetargowa odbyła się, a dotyczyła ona kanalizacji Gorzyno. To jest spotkanie cykliczne. Ten proces trwa już jakiś czas. Jest na ukończeniu. Mamy wyłonionego już wykonawcę. Teraz te kwestie proceduralne jeszcze trwają i za chwilę będzie można mówić o podpisaniu umowy na realizację tego zadania. Moja zastępczyni natomiast uczestniczyła w Radzie Senioralnej, a wieczorem w Gorzysławiu odbyło się zebranie sołeckie. A po tym zebraniu w Warblinie miałem przyjemność spotkać się z sołtysami i mieszkańcami również w ramach Funduszu Sołeckiego. W środę 11 września spotkałem się z osobą, która jest zainteresowana otwarciem u nas apteki. Jak państwu wcześniej wspomniałem, prace te trwają. Wszystko idzie w dobrym kierunku. Budynek jest adoptowany w chwili obecnej na te cele i czekamy tylko na stosowne pozwolenia, które otrzyma właśnie właściciel tej apteki. Prowadzi już jedną aptekę i teraz u nas otworzy, mam nadzieję, że dosyć szybko, w tym budynku, który od zawsze był do tego przeznaczony, a poprzednia rada podejmowała decyzję o jego zakupie, czyli na ulicy Lipowej. Czwartek 12 września, zaproszenie na zebranie w sprawie poprawy stanu drogi, żółtego szlaku, który otrzymałem. Uczestniczyłem tam również z panią kierownik referatu ochrony środowiska. Odbyło się ono w siedzibie Słowińskiego Parku Narodowego i było również z udziałem, oprócz pana dyrektora, z udziałem wójta gminy Smołcino. W Wykosowie odbyło się również zebranie sołeckie, też dotyczyła sprawa funduszu sołeckiego. W piątek 13 września spotkałem się z mieszkańcami Żoruchowa,
rozwiązywaliśmy ten problem zalewania broków, który mieszkańcy sugerowali, że może być powodem podniesienia troszeczkę chodnika. No ale chodniki mamy zaprojektowane, musieliśmy to zrobić. Doszliśmy do porozumienia w każdym bądź razie. Ten temat będzie rozwiązany. W sobotę 14 września odbyły się dożynki sołeckie w Żuszczach. Też bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie. Miałem przyjemność uczestniczyć również w tych dożynkach, też przy bardzo dużej frekwencji, która tam była. Od 16 do 22 września, w poniedziałek 16 września spotkałem się z mieszkańcami oraz firmą ONDE, bo te spotkania w poniedziałek są dedykowane tak naprawdę mieszkańcom, ale nie mogłem przesunąć spotkania z firmą ONDE, a chodziło o uzgodnienia dotyczące drogi na odcinku Przebędowo-Dargoleza i później rozmawiałem jeszcze z firmą ONDE na temat właśnie apteki, bo chodziło o uzgodnienie zasad rozliczania się pomiędzy apteką ewentualnie, a firmą ONDE co do czynszu chociażby. Wtorek 17 września spotkanie z wicestarostą Słupskim. Odwiedził nas wicestarosta. Dotyczyła sprawa transportu publicznego. Spotkaliśmy rozmawiając o nowej siatce, którą tworzą. Starosta też poinformował między innymi o konieczności zwiększenia nakładów własnych gminy do tego transportu publicznego i taki harmonogram podniesienia tej stawki nam też przedstawił. W środę 18 września moja zastępczyni uczestniczyła w wyjeździe studyjnym do Szczecina. Temat dla nas mało znany, bo to chodziło o centra aktywności zawodowej, które dają możliwość zatrudniania osób niepełnosprawnych. Uważam, że to jest problem, którym też warto się zająć i warto go rozwijać. Ja natomiast spotkałem się z pracownikami urzędu i kontrolerem NIK-u, który kontroluje tutaj działalność między innymi gminy. W czwartek 19 września spotkałem się z brokerem, niestety bardzo krótko, a chodziło o kolejny okres ubezpieczeniowy majątku całego naszego, jak również ubezpieczeń strażaków, młodzieżowych drużyn pożarniczych, wszystkich naszych pojazdów, więc to jest kolejny okres ubezpieczenia. Pani skarbnik nakreśliła też nasze oczekiwania i jesteśmy w trakcie negocjacji. Spotkałem się również z przedstawicielami, włodarzami gminy Ustka, Łeba, oczywiście Główczyce, Smołdzino, Wicko, Ustka, Słowińskiego Parku, którzy są w strefie przybrzeżnej, bo byliśmy gościnnie zaprosiliśmy wszystkich tutaj, natomiast cykliczne to są spotkania i odbywają się za każdym razem w innej gminie. Teraz akurat było ono u nas, wszyscy nasi sąsiedzi zjawili się właśnie u nas, a tematem tego spotkania było podsumowanie prac za ostatni okres kilku miesięcy, aktualizacja strategii oraz działania stowarzyszenia, które powstało właśnie w celu realizacji przedsięwzięć mających na celu rozwój obszaru nadmorskiego w nadchodzących latach. W piątek 20 września wziąłem udział w konwencie wójtów burmistrzów powiatu słupskiego. Na tym konwencie była również pani wojewoda. Przedstawiła program wspierania inwestycji jednostek samorządu terytorialnego w związku z realizacją kluczowych inwestycji w zakresie strategii infrastruktury energetycznej w województwie pomorskim. W tym tygodniu od 23 do dzisiaj, do 26 września, w poniedziałek 23 odbyło się takie podsumowanie realizacji projektu edukacyjnego. Na zaproszenie dyrektorów szkół brałem w tym udział. Nasi uczniowie mieli okazję odpocząć, ale i edukować się i rozwijać swoje umiejętności sportowe w Nowęcinie. We wtorek 24 września odbyła się jak zwykle narada referatów. Między innymi również była poświęcona ona kwestii organizacji pomocy dla powodzian. A w środę 25 września odbyło się zgromadzenie Związku Powiatowo-Gminnego w Słupsku, gdzie omawiane były inwestycje związane z Polskim Ładem, ale również określano stawki na nowy rok członkowski i one zostały utrzymane na poziomie roku poprzedniego. Jak zawsze, kiedy tylko mogę, spotykam się z mieszkańcami i w poniedziałki jestem dostępny przede wszystkim dla mieszkańców, ale mój telefon jest powszechnie znany. Jeżeli ktoś chce do mnie zadzwonić, to oczywiście jak tylko mogę, zawsze rozmawiam z radnymi, z sołtysami, ale również z mieszkańcami. Dziękuję panie przewodniczący. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych chciałby uzyskać więcej informacji od pana wójta? Jeśli nie, dziękuję jeszcze raz. Otwieram punkt 4. Informacja o wyniku finansowym i działalności
Zakładu Usług Publicznych Spółka z o.o. w Główczycach za 2023 rok. Szanowni Państwo, dzisiaj odbyło się posiedzenie wspólne komisji, gdzie Pani Prezes przedstawiła dosyć obszernie tą informację. Czy Państwo Radni, korzystając z tego, że Pani Prezes jeszcze widzę tutaj jest, chcieliby jeszcze dopytać coś? Jeśli nie, dziękuję serdecznie. Otwieram punkt 5. Informacja dotycząca realizacji inwestycji na terenie gminy. Tutaj Państwu podobna sytuacja była. Pani, która zajmuje się inwestycjami, obszernie wyjaśniała wszystkie inwestycje, które obecnie są realizowane, które są w realizacji. O ilości środków pozyskanych, gdzie pozyskaliśmy naprawdę mnóstwo pieniędzy. Pan wójt zapewne za chwilę parę słów na ten temat powie. No, jestem zbudowany tym, że tak wiele, jedna osoba, która nie ma jeszcze swojego takiego referatu, gdzie ma pomocników, sama jedna praktycznie dała radę ogarnąć to i pozyskać takie duże środki zewnętrzne. Proszę bardzo, panie wójcie. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, jak już na komisji zostało to powiedziane, ale też chcę to w świetle kamer powiedzieć, większość tych inwestycji, które są prowadzone, są jeszcze wynikiem wcześniej rozpoczętych prac za poprzedniej kadencji. To był wysiłek jeszcze pani, poprzedniej pani wójt oraz poprzedniej rady decyzje. Jesteśmy zobowiązani, żeby te wszystkie realizacje, które zostały rozpoczęte, zrealizować, pokończyć. Oczywiście w międzyczasie też aplikujemy o dodatkowe środki. Taką zmianą, która nastąpiła, to było właśnie to, co tutaj pan przewodniczący wspomniał, zmiana jakby przebudowy tego referatu. Niemniej jednak osoba, która tym referatem w chwili obecnej inwestycjami również zarządza, wcześniej pozyskiwała środki, więc jakby ma pełen obraz sytuacji, co zostało zrobione. A dla osób nas oglądających, to tylko w takim telegraficznym skrócie to co jest realizowane. Przebudowa drogi gminy w miejscowości Żoruchowo, budowa ciągu pieszego wraz z oświetleniem również w Żoruchowie, budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicy Ciemińskiej w Główczycach, przebudowa oczyszczalni ścieków w Główczycach oraz budowa drogi gminnej w Warblinie, budowa drogi gminnej w Warblinie, tylko na innych działkach jeszcze, i budowa drogi gminnej w Żelkowie. Słowo budowa może być mylące, jak Państwu też na komisji mówiłem, ponieważ w chwili obecnej jest taki nacisk, żeby nie używać słowa przebudowa dróg gminnych. Tak naprawdę te drogi istnieją, ale w projekcie jest to nazwane jako budowa drogi, a to się wiąże z gruntowną jej modernizacją, okrowężnikowywaniem i utwardzaniem. Dziękuję Państwu. Panie wójcie, czy, bo ja wspomniałem tutaj, że dosyć dużo tych milionów zostało pozyskanych. Ma pan taką informację, ile tych mniej więcej pieniędzy było? Tak, jak Państwo wcześniej już tutaj usłyszeli, to kwota około 20 milionów w tym ostatnim okresie została pozyskana i to jest właśnie wysiłek, który z dobrodziejstwem inwentarza, że tak powiem, przeszedł na tą kadencję i na pewno będziemy starać się równie wysokie środki pozyskiwać. To są wszystko zadania, które były realizowane w ramach Polskiego Ładu. Wiemy, że on się w zasadzie już kończy, ale jak mieliśmy też okazję tutaj rozmawiać również z panem dyrektorem Ożarkiem, te inwestycje, które nas jeszcze czekają, 2025-2026 rok, też dosyć mocno będą zauważalne w gminie Główczyce. Dziękuję. Czy Państwo Radni chcieliby dopytać w sprawie inwestycji? Nie widzę, dziękuję bardzo. Otwieram punkt 6, informacja dotycząca transportu publicznego. Proszę bardzo, Panie Wójcie. To też w takim telegraficznym skrócie, bo dosyć dużo mówiliśmy na ten temat na komisji wspólnej, ale żeby też nasi mieszkańcy wiedzieli, jak sprawa wygląda. Transport publiczny na terenie gminy Główczyce realizowany jest jakby dwiema gałęziami. Pierwsza taka gałąź to jest ta, za którą odpowiada starosta słupski i to zapewnia transport naszych mieszkańców pomiędzy gminami. Na terenie gminy za transport odpowiada, ale tylko na obszarze naszej gminy, bez przekraczania granic, odpowiada oczywiście wójt jako organ i oparty jest on tak naprawdę o dowozy dzieci do szkół i to są nasze linie. Jeżeli chodzi o transport, nad którym sprawuje pieczę starosta słupski, to w 2024 roku zapewnialiśmy dofinansowanie do tego zadania w kwocie 150 zł. Na 2025 rok to kwota, którą musimy zaplanować, 170 tysięcy. Natomiast to, co daje się zauważyć, to w roku 2022 przewieźliśmy
335 457 osób tym transportem właśnie starosty. Potem był spadek w 2023 roku do poziomu 194 681 osób i teraz znowu mamy zwyżkę, odbudowywuje się to. Jest to w chwili obecnej do dnia dzisiejszego, a przecież rok się jeszcze nie zakończył, 215 887 osób i jest to pewnie wynikiem poprawy jakości tego dostępu. Pamiętamy, jak wcześniej wyglądały autobusy, teraz one są zdecydowanie w lepszym stanie. Jeżeli chodzi natomiast o transport, który realizowany jest tutaj w Główczycach w oparciu o Zakład Usług Publicznych, są to, jest to pięć autobusów, które obsługuje te linie, 7 linii wokół obwodów szkolnych. Cena biletu miesięcznego dla ucznia to jest kwota 300 zł. Oczywiście mamy z tego tytułu dofinansowanie, pozostałą kwotę, część mamy dofinansowania, a część opłaca gmina. Bilet jednorazowy to 3,50 i każdy mieszkaniec może też do tego autobusu wsiąść. Oczywiście dojedzie tym niestety tylko do szkoły. Sprzedano 2995 biletów miesięcznych oraz 785 biletów jednorazowych. I to wszystko w kwestii transportu. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby uzyskać dodatkowe informacje? Nie widzę. Otwieram punkt 7. Podjęcie uchwał. Otwieram podpunkt 1. Prezentacja projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Żaruchowo. Dzisiaj na posiedzeniu wspólnym komisji był pan projektant, wytłumaczył radnym wszystko, na czym ta uchwała polega. Projekt uchwały jest przedstawiony. Czy radni chcieliby dopytać do tej uchwały cokolwiek? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem przedstawionej uchwały, proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Głosowało 13 radnych, za 13, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Otwieram podpunkt 2. Prezentacja projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie gminy Główczyce do realizacji projektu partnerskiego. Proszę bardzo, panie wójcie. Wysoka Rado, jak na komisji już wspominałem, gminy zrzeszone w Stowarzyszeniu Strefa Przybrzeżna wspólnie pozyskują środki. Taki jest cel tego stowarzyszenia i przygotowujemy się właśnie do realizacji takiego zadania, jak wspólne pozyskanie środków na dofinansowanie do zakupu kładów. To jest wzmocnienie potencjału ochronnego ochotniczych straży pożarnych. Każda z gmin będzie w posiadaniu takiego kłada. Dofinansowanie jest ze strony marszałka, 15% wkładu z naszej strony. Uważam tą uchwałę za bardzo zasadną i bardzo korzystną. I proszę Państwa o jej przyjęcie. Czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały? Nie widzę. Przystępujemy do głosu. O, przepraszam bardzo. Proszę bardzo, pan radny Zieliński. Panie wójcie, jaka to będzie wysokość dotacji? Wiemy? Wstępnie mamy wynegocjowane 80 tysięcy netto dofinansowania, 15% wkładu z naszej strony. No to myślę, że w granicach około 115-117 tysięcy będziemy mogli przeznaczyć na ten kład. Oczywiście to nie jest tylko sam kład, ale on musi spełniać odpowiednie normy, musi być uzgodniony z Państwową Strażą Pożarną, żeby do tego podziału mógł zostać wprowadzony. Zamiar jest taki, że zamierzamy w komplecie od razu kupić oczywiście z wyciągarką, bo to jest jakby nieodzowne, ale również z przyczepką transportową, żeby potem nie okazało się, że nie mamy jak się przemieszczać. I pełne wyposażenie do tego kładu również. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze chciałby zadać pytanie? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęcie przedstawionej uchwały, proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Głosowało 13 radnych, za 13, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Stwierdzam, że uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie gminy Główczyce do realizacji projektu partnerskiego została przyjęta.
Otwieram punkt trzeci. Proszę panią skarbnik o prezentację projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi słupskiemu. Proszę państwa, uchwała dotyczy drogi Główczyce-Damnica. Zadanie to, pomoc finansową od 2022 roku gwarantujemy powiatowi, natomiast tu po konsultacjach z powiatem otrzymaliśmy informację, że w tym roku jednak to zadanie nie będzie realizowane. W związku z tym należy przyjąć uchwałę o udzieleniu pomocy na 2025 rok i to jest kwota 625 850. Dziękuję bardzo panie skarbnik. Czy są pytania do przedstawionej uchwały? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem przedstawionej uchwały? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Głosowało 13 radnych za, 13 przeciw, 0 wstrzymujących się, 0. Stwierdzam, że uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi słupskiemu została przyjęta. Otwieram podpunkt czwarty. Proszę ponownie panią skarbnik o prezentację projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok. Budżet po stronie dochodów i wydatków zostaje zwiększony o 212 682,73 zł. Na dochody składa się to między innymi zwrot dotacja, zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia podatku od nieruchomości. To chodzi o grunty, które znajdują się w obrębie Słowińskiego Parku Narodowego. To jest 16 263. Otrzymaliśmy zwrot części wydatków poniesionych na realizację Funduszu Sołeckiego w 2023 roku. To jest 194 919,73 i 1500 zł wsparcie finansowe od Banku Spółdzielczego w Ujście dla Środowiskowego Domu Samopomocy. Natomiast po stronie wydatków zmniejszamy plan dotacji dla powiatu 625 850, 4 tysiące zwiększamy plan na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Wolinia, 11 070 zł audyt energetyczny w zespole szkolno-przedszkolnym w Główczyce ulica Szkolna i 58 860 przewóz dzieci na basen, dotyczy to projektu nauka pływania. 15 073 grosze zwiększamy plan na konserwację oświetlenia ulicznego, 10 000 dotacja dla Jantarii po błocie i 373 102 odsetki od kredytów i pożyczek. Zmiany w funduszu sołeckim, w 14 sołectwach zostały zmiany, nastąpiły zmiany. Nie ma to wpływu na wysokość budżetu, bo sołectwa mieszczą się w swoich kwotach, jakie otrzymały na fundusz sołecki. W budżetach szkół zwiększamy 450 tysięcy. Są to środki na zabezpieczenie wynagrodzeń pochodnych i w Główczycach 109 tysięcy, w Pobłociu 113, w Stowięcinie 132 i w Zelkowie 96. W budżecie OPS-u zmniejszamy plany o 85 tysięcy i w budżecie Środowiskowego Domu Samopomocy zwiększamy na materiałach 1500 zł. Jest to ta pomoc finansowa od Banku Spółdzielczego. Dziękuję bardzo. Czy państwo radni mają pytania? Proszę uprzejmie, pan radny Zieliński. Bardziej pytanie do pana wójta. Panie wójcie, kiedy ten audyt miałby być wykonany szkoły? To Wysoka Rado, żebyście też mieli państwo pełen obraz, jak sprawa wygląda. Pojawiła się możliwość uzyskania dofinansowania do termomodernizacji szkoły. Musimy wymienić piec, ale jest możliwość przy wymianie tego pieca dokonania termomodernizacji takiej kompleksowej. Począwszy od docieplenia ścian, wymiany stolarki okiennej, drzwiowej, aż po dach. I ten budynek, o którym mówimy, czyli zespołu szkolno-przedszkolnego, jest w najgorszym stanie, w mojej ocenie. Nie stać nas na przygotowanie wszystkiego. Niemniej jednak, żeby móc zacząć aplikować o te środki i złożyć wniosek, potrzebny jest nam audyt energetyczny. I ten audyt energetyczny zlecamy na wszystkie budynki szkolne wraz z całą infrastrukturą towarzyszącą, tak żebyśmy sobie nie zamykali ścieżki do pozyskiwania środków na inne budynki. Mamy na to 3 miesiące, żeby opracować te dokumenty i to jest naprawdę bardzo krótki czas, a potem złożymy w pierwszej kolejności właśnie na tą szkołę i jak tylko będą możliwości finansowe, budżetowe nasze, ale również uzyskanie dofinansowania, będziemy realizować kolejne szkoły. I to jest jakby pierwszy obszar
dotyczący tych zmian, które w budżecie Państwo zaobserwowaliście. Jest jeszcze tam zmiana dotycząca klubu Jantaria, dofinansowanie. Wiem, że Państwo byliście też w tej kwestii informowani, również zwłaszcza Pan Przewodniczący Komisji Jurek Mańkowski, bo padło gdzieś w przestrzeni, że Rada i Wójt nie chcą klubu Jantaria wesprzeć, bo zostali w jakiś sposób pokrzywdzeni przy rozdziale środków. Nie zostali pokrzywdzeni przy rozdziale środków. Ja przedstawiałem tutaj panu przewodniczącemu Jurkowi Mańkowskiemu informację, ale również panu przewodniczącemu, jak sprawa wyglądała. Według mnie, jak tylko otrzymaliśmy stosowne dokumenty od Jantarii i cokolwiek by tam część osób, która może jest niewtajemniczona, może nie wie albo myli daty, to ja Państwu powiem tak, jak tylko wpłynęły do nas informacje, że sprawozdanie za poprzedni okres realizacji zadania zostało rozliczone, to w ciągu 4 dni roboczych przygotowaliśmy dokumenty, aby móc klub Jantaria wesprzeć, co mam nadzieję dzisiaj Państwo radni uczynicie, przyjmując zmiany właśnie w tym budżecie. A co do Funduszu Sołeckiego, te zmiany, które się tam pojawiają, to jak już na komisji tutaj wspominaliśmy, jest z tym dużo pracy, ale ja jestem i Państwo również, z tego co wiem, orędownikami Funduszu Sołeckiego. Sami widzieliście, że dostaliśmy też zwrot za wykorzystaną część Funduszu Sołeckiego. Uważam, że to jest bardzo dobre narzędzie. Warto się przy nim potrudzić, bo to jest najprostszy sposób realizacji oczekiwań naszych mieszkańców. Dziękuję bardzo, panie wójcie. Czy są pytania ze strony radnych do przedstawionego projektu uchwały? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Głosowało 13 radnych, za 13, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Otwieram podpunkt 5. Proszę panią skarbnik o prezentację projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Główczyce na rok 2024. Proszę Państwa, w wieloletniej prognozie finansowej plan dochodów i wydatków uaktualniliśmy na dzień dzisiejszy i w przedsięwzięciach został zmieniony plan w przebudowie dróg gminnych w miejscowości Wolinia o te 4000, które było w budżecie. I tylko tyle. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do projektu przedstawionej uchwały? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem przedstawionej uchwały? Proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Głosowało 13 radnych, za 13, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Stwierdzam, że uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Główczyce na rok 2024 została przyjęta. Przechodzimy do realizacji punktu 8. Informacje dotyczące interpelacji i zapytań. W okresie międzysesyjnym do Rady Gminy nie wpłynęły żadne interpelacje. Jeśli radni mają interpelacje i zapytania w dniu dzisiejszym, to przed złożeniem proszę o ich odczytanie. Nie widzę. Przechodzimy do realizacji punktu 9 porządku obrad. Informacje, wnioski i oświadczenia. Szanowni Państwo, do pana wójta wpłynęło pismo od burmistrza Lądka Zdrój. Ale ja poczuwam się tutaj w obowiązku, żeby Państwu to pismo oczywiście przedstawić, dzięki uprzejmości pana wójta. Proszę bardzo swoją zastępczynię o przeczytanie tego pisma. Gminę i miasto Lądek Zdrój dotknęła w ostatnich dniach niewyobrażalna katastrofa. Spowodowany przez powódź zniszczenia infrastruktury, budynków użyteczności publicznej, kościołów i przede wszystkim naszych domów i mieszkań sprawiły, że Lądek Zdrój i okoliczne miejscowości nie mogą być bezpiecznym miejscem do życia, dopóki nie uprzątniemy pozostałości oraz nie dokonamy niezbędnych remontów. Konieczne do wykonania prace wymagają jednak gigantycznych nakładów finansowych, których nasza gmina nie jest w stanie sama sfinansować. Zniszczeniu uległa oczyszczalnia ścieków, sieć kanalizacyjna i wodociągowa, nawierzchnie dróg i ulic oraz szkoła. Woda obróciła w gruzy mosty oraz kilkaset mieszkań. Dlatego pozwalam sobie zwrócić się z prośbą o pomoc finansową. Zdaję sobie sprawę, że obecnie wiele samorządów boryka się z niedofinansowaniem i problemami z płynnością finansową. Jednak liczę, że w obliczu klęski, jaka nas dotknęła, uda się Państwu przychylnie odnieść się do mojej prośby.
Każde przyznane środki przyjmiemy z ogromną wdzięcznością. Mam nadzieję, że dzięki Państwa pomocy po dokonanej odbudowie społeczność naszej gminy będzie mogła gościć w kurorcie Lądek Zdrój i w okolicznych górach wszystkich chętnych mieszkańców gminy Główczyce, dbając o ich zdrowie i dobry wypoczynek. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Muszę Państwu powiedzieć, że głos za wokół się kręci, jak się słucha takiego czegoś i ogląda się telewizję, co tam się stało. Mam prośbę, pani skarbnik. Ja bym proponował taką rzecz, żeby zebrała się Komisja Finansów wspólnie z panią, z panem wójtem, przeanalizowalibyście możliwość, jaką gmina może w tym temacie zrobić i poinformować Radę, jaką decyzję podjęliście. Panie Przewodniczący Komisji Finansów, czy panu takie coś by odpowiadało? Tak, oczywiście, panie przewodniczący. Myślę, że należałoby się przychylić, a co do możliwości budżetowych, to pani skarbnik będzie wiedziała najlepiej. Proszę bardzo. Wysoka Rado, ja też przychylam się do tej prośby pana przewodniczącego. Sytuacja wszystkich samorządów jest trudna, ale samorząd jest najbliżej ludzi. A skoro najbliżej ludzi i ci ludzie cierpią, to uważam, że ci, którzy trochę lepiej akurat się mają w tej sytuacji, bo nas oszczędziła tutaj ta anomalia, która była, i uważam, że powinniśmy naprawdę przejrzeć dokładnie ten budżet i zobaczyć, jakie mamy nasze możliwości, aby wesprzeć innych, ponieważ nikt nam nie gwarantuje, że kiedyś nie będzie trzeba wspierać nas. Dziękuję bardzo. Czy ktoś w tym interpelacjach i wniosku, informacjach, przepraszam, wnioskach i oświadczeniach z radnych chciałby zabrać głos? Jeśli nie, ja mam pytanie do władz gminy. Czy my mamy jakiś program, że jeśli przyjdzie na świat kolejny członek naszej wspólnoty, czy my w jakiś sposób dziękujemy, gratulujemy tym rodzicom, albo na przykład robimy jakąś wyprawkę ze strony urzędu, czy coś takiego w ogóle funkcjonuje? Niestety nie mieliśmy do tej pory takiego programu. Słuszna sugestia, może warto to rozważyć. Na chwilę obecną z całą pewnością staramy się składać przynajmniej życzenia i odwiedzać mieszkańców, którzy skończyli te 90 lat, i jednocześnie dokładamy teraz też starań, aby te pary, które mają jubileusze, też godnie tutaj przyjąć. To zawsze było, natomiast troszeczkę teraz w innej jest fabule, ale o tych młodych rodzicach nie mieliśmy szansy wcześniej myśleć. Więc ja składam wniosek formalny, abyście Państwo przeanalizowali to, i myślę, że warto to jest, myślę, że tutaj ze strony Rady będzie poparcie w tym temacie, żeby coś takiego przeanalizować, przygotować i wdrożyć. Panie wójcie, powiem tak, tam, gdzie pan mieszka, taki program jest. Ja się niedawno co prawda dowiedziałem i dziwię się, że u nas coś takiego nie jest, i mam nadzieję, że ten wniosek będzie... No cóż, proszę. Mam zbyt duże dzieci, żeby z tego programu móc skorzystać, ale przyjrzę się temu programowi, panie przewodniczący, i zobaczymy, jaki możemy wprowadzić na poziomie naszej... No to nie są wielkie koszty. Dlaczego o tym mówię? Bo niedawno córka urodziła w Gdańsku, co prawda, ale dostał list gratulacyjny od pani prezydent, no bez akurat gratyfikacji jakiejkolwiek, ale sam fakt otrzymania, że władze gminy pamiętają, że nowy członek naszej społeczności przychodzi na świat, jest to takie miłe i sympatyczne, także taki wniosek formalny składam. Czy państwo radni w tym punkcie chcieliby jeszcze zabrać głos? Jeśli nie, przechodzimy do punktu 10. Stwierdzam, że porządek obrad został wyczerpany. Dziękuję wszystkim za udział w sesji. Zamykam 5. sesję w Rady Gminy.